Na rozległej płaszczyźnie ciągnącej się ponad Bugiem na Podlasiu jest majętność zwana Romanowem. Zdobią okolicy i osadę lasy starych drzew. Na wzgórku wznosi się murowany dom mieszkalny. W takim to miejscu wychowałem się, zrosłem, tak wesoły, tak kochany, jak gdyby po wyjściu stamtąd samo się szczęście na świecie oczekiwać miało. To tu w Romanowie wszystko się zaczęło. Szkoła się właściwie zaczęła tutaj, twórczość literacka już tutaj w Romanowie. No i życie by się tutaj zaczęło, gdyby nie fakt, że musiała mama pisarza wyjechać z Romanowa, gdzie miał się urodzić Józef, do Warszawy w obawie przed ruchem wojsk napoleońskich. Wrócił tutaj, gdy miał już 3 latka. No i kochany, pieszczony przez swoje opiekunki, najlepsze na świecie prababcie Konstancję i babcię Annę Malską. I one tutaj nauczyły go tej wiedzy elementarnej, czytać, pisać. One też zaszczepiły w nim miłość do starej książki, do historii. Wiemy, zgodnie z opinią Józefa, że tu się czytało więcej niż w całej okolicy, że tutaj śledzono nowiny literackie europejskie, nie tylko polskie, że tutaj dyskutowało się również o roli historii w życiu, wiedzy o historii w życiu narodu i stąd te nitki prowadzą do tych dzieł Kraszewskiego historycznych, to z całą pewnością.